Siema widzowie, dzisiaj wpada Gravesick, tak jak było obiecane. I niedługo ruszam z serią ZDA, jeszcze nagram Aliskę. I nie pamiętam, czy tam coś jeszcze było. Chyba nie. I mam pomysł ogólnie taki, żeby zrobić ZDA na swoim koncie main, na E1. Mam tam wszystkie postacie, więc będzie dużo łatwiej. I w postaci challenge'u zobaczymy, jaką rangę uda się wbić po zagraniu wszystkimi postaciami. Może to wyjść ciekawie. A teraz no to zapraszam do oglądania. Jak się spodoba odcinek, no to wiadomo, można zostawić łapkę, suba i jakiś komentarz, co poprawić, co nie poprawić. I tutaj polecimy. Mam strasznie słaby setup z linii i przeciwnicy mają duży zasięg, więc grać tam będzie ciężko. I co w takim wypadku robić? Raczej będę szukał jakichś invade'ów lub jakichś walk z zasadzki, żeby face checkowali nas, bo nie zabijemy ich na ganku raczej. Więc zaczniemy sobie tutaj solo z Reda. Oczywiście pierwsze E. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu można podejść do ściany, żeby od razu dasha skrócić. Tutaj to samo i Vi zaczyna z bota. Zesmajtujemy sobie golemy, żeby je szybciej zrobić. Bo jest to taki lekko problematyczny kamp dla Gravesa. Mamy teraz 5 stacków na pasywce, użyję dasha pod koniec, żeby się przedłużyła. Mamy więcej armora, nie stracimy HP w takim wypadku. Nam idzie jakieś walki, tylko że taki gank zabiera nam czasu i zdejmuje presję z przeciwniku, bo się pokazujemy, a raczej nic nie zrobimy. Więc ja poszukam jakiegoś invade'a. Tranzyt buduje jakiegoś tam wave'a. Czekaj, czy nie zejdzie do nas Ari właśnie teraz, ale mamy tutaj Vi. Ona już pali flesza, schodzi do nas chyba Yorick. I tak nie, zostawimy sobie Warda. Ari nie schodzi, więc jest git. Nie ma many, więc zaraz możemy sobie podejść. Bo tutaj Vi nas próbuje tutaj złapać. Jak ona wskoczy, to Rocky zginie. Nie ma flesza, ja mam resztę red buffa. Udało ci się zabić wroga. I Grompa już nie bierzemy. Tylko weźmiemy kraba i cofniemy bronić nasze kampy. Nie ma tutaj za bardzo czasu. Daj mi swoje serce. Ari nie cofa, co jest mega dziwne. Nie miała mamy. My tutaj cofniemy, kupimy sobie Dirka. Zagramy z pierwszym Yumu i idziemy bronić dolne kampy, jeśli Vi by chciała tam wejść. Wezmę sobie potkę na jakąś ewentualną walkę. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Vi dopiero flasha będzie miała jakoś po 7 minucie, więc to też warto zapamiętać. No właśnie, ona jest teraz mega zmadowana. Szukamy koło od ściany, właśnie tak jak teraz. Reset od ataku i kolega jest martwy, ma 16 CS-ów, więc craft nie jest zrobiony. Teraz możemy tutaj wejść. Mamy red buffa, który nam się przedłużył. Od kamera poszukamy czegoś. No niestety, trochę źle zagrałem. Ale Ari nie ma flesza. Spróbujemy zabić sobie piątkę.
mamy tej piątki, ale Ari nie ma many, a Vi z nami przegrywa 1 na 1. Więc nie idziemy w White Grapsy, tylko idziemy w Grompa najpierw. Idziemy spotkać. I może pójdziemy zabić topa jeszcze. Mamy ten level 5. Nie ma tutaj Vi, więc sobie to zaczniemy. Ari na recallu. Vi jest na bocie. Ma 22 CS, miała 16 jak ją zabiliśmy. To dwa kampy wzięła. Moglibyśmy jej zabrać jeszcze wilki, najprawdopodobniej stają. Ale cofniemy i spróbujemy iść na tego Drake'a i obronić ewentualnie nasze kampy. Faj jednak cofa. Więc my możemy spróbować wbić szóstkę i wejść na jej reda. To też będzie jakiś pomysł. Tutaj sobie poczekam już na Dasha w tym momencie. To jest właśnie to, że jak nie macie setupu, to macie silny matchup. No Grace jest ogólnie silny często. Wiadomo, nie można inwajdować każdego czempiona, ale counter junglować w jakiś sposób, tylko uważać na prio. Grace jest mega silny do takich rzeczy. Tutaj tak jak mówiłem, spróbujemy podejść tego reda, chociaż Ari tutaj się też może mocno teraz panoszyć. My tu wjeżdżamy w nią. Spalimy jej RT, bo Vladimir podszedł trochę głupio. Spuszujemy mu wave'a. Vi na topie. Więc teraz możemy zagrać gridersko i zabrać jej całą dżunglę. Bo jeśli, w sensie może nie sam, zaraz tutaj będą się rozbić te kampy raczej. Bo wtedy je zrobiła jak wychodziła w bota. Dwa trupy. Bo jeśli byśmy poszli w topa i ona by chciała z nim wejdować ze swoją drużyną, no to by to po prostu zrobiła. Tak, to mamy tutaj kampy i spróbujemy zrobić smoka jeszcze. Bo ona teraz będzie zajęta raczej czyszczeniem tego lasu i wtedy sobie sklirujemy górę i spróbujemy znowu nawet grapsy. Tak mi się wydaje, chociaż ten botlane będzie raczej buszowany. Ale możemy to raczej zrobić. Ari jest na cofce, Vi jest w stopie. A jak bot wejdzie, to powinni przegrać. No Vi przyszła jednego bota, bo to już jest jej błąd. Chyba, że teraz ona nam weźmie kampy, no to wtedy my wejdziemy na jej kampy. Teraz cofka po jemu i idziemy w topa, taki jak był plan. Nasz Vladimir ma już 0-3, co jest ciekawe. Myślałem, że Vladimir bardziej chilluje w early game, a nie się bije. I wywala. Trondl niech uważa. No nie, Vi jest na bocie, co jest? 34 farmy, to jest jakiś wariat. Generalnie. Wezmę sobie tylko raptory i pójdziemy do niego do dżungli. Możemy jeszcze spróbować czegoś takiego, że pomiędzy towerami go możemy spróbować zabić. Tego Yurika, chyba że on ma teleport, nie zwracamy to uwagi. Vi nadal w bocie. Lecimy sobie od razu na White Grapsy. Sojusznik pokonany.
Mamy dwa levele przewagi nad tą Vayne już. Ale ona i tak wróci. Tak niestety działa system w dżungli. Jak ktoś jest za tyłu, to dostaje więcej expa z kampów. Która jest w sumie trochę słaba. Dobrze, nim że zabił. Wygramy swoje. Zresetujemy sobie dżunglę. Może wtedy poszukamy jakiegoś Ricola. Albo zrobimy lane ganga. Nie, całą dżunglę mi zabrała. No to jednak dobrze. O, sorry. Jednak dobrze z jej strony, ale my i tak nie mamy co robić. Wzięliśmy dosłownie wszystko. To możemy spróbować jakiegoś lane ganka. Odpalę sobie jubu. Mają warda w sobie. Ale możemy to i tak poczekać. Nie mamy co robić. To może wyjdą na następnego wave'a. Nie ma tu warda. Wyszedł. Chyba przez to, że Jin nie trafił tego. Nie trafił w to, myśleli, że tu jest czysto. Weźmy tego warda i spróbujemy mu wejść na plecy. Pewnie cofa, umywaj. I lecimy jeszcze w Jina. Dam mu slowa, może za chwilę. Coś tam dostał. Zobaczymy, czy Arnie zejdzie. Pójdziemy tu tędy. Zabijamy Arnie. Cofniemy. Żeby mieć damy na Drake'a. To będzie kontrowersyjne, co zrobię, ale kupię swiftnessy w tę gierkę. Będzie nam brakować movement speeda. Tak mi się wydaje. Naprawdę mają taki team, gdzie trzy championy są ciężkie do zabicia i mogą łatwo nas kajtować. Próbujemy wziąć nie dość, że Drake'a, to jeszcze potem Heralda. No stopy mocno wygrywa. Tu jakieś są walki. Mogę to sobie badać teraz, w tym momencie. Jest już Vi, która ma usuwanie z jakiegoś powodu. Zaczniemy to. Udało się, ale jest to trochę smutne, że taka Vi właśnie może mieć 8 level, tak jak my. Po tym, jak bardzo została zdominowana. No ale, no, niestety tak to działa. Trzeba się z tym liczyć. Ja miałem 9 level przed tą walką, czyli 1 level gapu tylko, mimo że ponad 40 CS-ów przewagi. Ale mamy to, co chcieliśmy, czyli tego Drake'a. Obroniliśmy jeszcze tower. I spróbujemy coś pod tego Heralda. Widzę, że Trundle zajął się jej blue buffem, a jest na bocie. Ono robi totalnie losowe ruchy. A i tak to w miarę działa właśnie przez zasadę expa. No ale już trudno. Dopiero potem już w midgame jakoś możemy ją wyprzedzić. Z tym expem raczej. Czekaj, czy tutaj właśnie nie zejdą teraz.
bo Tarantul nie chciał mi pomóc, tylko poszedł sobie po Grubasa i zawinął stamtąd. Mamy tego Tarantula i uciekniemy w górę, że się ktoś pokazał i ktoś jeszcze rzucił roślinkę z tamtej pozycji. Mamy dużo golda. To raczej pinguje nas Vladimir. Ale no, trzeba mieć takiego gościa wbite. No, on nic nam nie oferuje na ganku, jeszcze przegrywa linię, niech po prostu farmie się skaluje. Ja nie zabiję Ari i tak. Jurika już może prędzej. Tylko on dalej będzie przegrywał. A jak my mamy lepszy pomysł na granie, no to możemy tak zrobić. Chociaż tutaj Jurik zapędza za bardzo. Spróbujmy to zheraldować w sumie. Ari jest na topie. Żeby mieć cofa i tak. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. O! Lubię to z Haraldami, że strzałka się robi w inną stronę. Dostaniemy raczej R-kę. Nie, uda nam się uciec. Właśnie może nawet lepiej, że tym Haraldem nie wykręciliśmy. Ciekawe jak właśnie zerką odwali, żebyśmy jej nie dostali. I co, za 2 minuty smog, tam trzeba będzie się pojawić. Muszę kupić jakieś trochę twardsze itemy, żeby nie dostawać one-shota od Erki Vi. To jest dla nas w miarę ważne. No, Batman się w miarę trzyma, Smolder ma 4-2. Staki ma też w porządku. Tutaj sobie zobaczymy ze sweeperem, jak się dzieje z wizją. Tego warda strzyścimy. Podejdziemy jeszcze głębiej. Przeciwnik. Tutaj ma warda. Niestety nie zdążyliśmy, ale cofniemy. Przeciwnik. Nie wzięli midwave'a. Nawet jakby teraz zabili, no to nic by nie wzięli, a jeszcze się wywalą. Tutaj chyba kupimy sobie LDR-a, a potem jakiś tankitem. Jakiś, może nie taki typowo tankitem, ale jakiś Shield Bow czy jakiś Black Cleaver. Chociaż nie, nie możemy Black Cleavera, jak kupimy LDR-a. No to raczej Shield Bow'a może kupię. Tutaj niech Smolder sobie sfarmi. Tutaj pobejtujemy może jakiegoś czarma. Jak źle użyje czarma, to byśmy wbili. I teraz trzeba zrobić to, co mówiliśmy w założeniu na gierkę, czyli... Oj, jakąś walkę z zasadzki. Ale najpierw trzeba pchnąć mida, a nikt widzę tego nie chce zrobić. My musimy teraz zająć taką pozycję jakąś agresywną. I może tujemy waj. Bez flesza Zerat. Pościerek jeszcze się przebije. Nie mieliśmy flesza, Zerat palił R-kę. Dobra, teraz weźmiemy sobie midwave'a. I pod smoka pójdziemy. Więc tak, w takim wypadku właśnie jak w takim grajsem to jest minus, że jak nie macie setupu to trzeba grać właśnie w takich pozycjach, że przeciwnicy muszą face checkować, a to nie jest takie łatwe, bo jak przegrywacie, to musicie się mocniej nasilić. To już Vice staje, moja drużyna postanowiła się wywalić, ale chyba powinniśmy i tak to wziąć. I uciekamy do bota. Nie mamy wizji od góry, więc nie ma co ryzykować.
plan, że zacząć poszło klasycznym. To jeszcze my spróbujemy wziąć sobie krabika. I cofniemy po Lorda Dominika. No, Wladimir już chyba zaczyna powoli grać. Kupimy sobie Control Warda. Taki Longsword by nam nic nie zmienił, gdybyśmy sprzedali papkę, a Control może nam pozwolić właśnie to, co chcemy robić, czyli się skampić. Chociaż trzeba obronić teraz mida. Możemy też sobie chwilę zaczekać, może przeciwnicy popełnią błąd i wyjdą. Pójdziemy tędy, wyładować na Shara. Też nie, nie robią na Shara. Tak go zwardujemy i spróbujemy wyjść do tego wave'a, który idzie z topa. Może będzie chciał go sfarmić ten dżin. Jeszcze się nie pokazujemy, nie mamy nikogo na mapie, więc mogą być nawet u nas. Gdzieś zaraz, jest Zerat, jest Y. I czekamy cierpliwie. Już pokazało się więcej przeciwników, więc my teraz zaczynamy spać. Oni tam mają bitwę o nic. Nie robimy pozycji pod Nashora, nic. Więc ja tutaj robię bitwę z dżunglerem. Czasem trzeba i tak. Przeciwnicy teraz muszą cofać już. Więc my uciekniemy stąd. Mamy inhibitor, jakakolwiek presja stopa. Można się teraz gdzieś tutaj przykampić. Ja bym tutaj preferował chyba nawet, bo będą chcieli zbijać Wezmira. Jakby taki zaraz facecheckował, to byśmy mogli go zabić. Widzę, że tutaj Ari. Wladimir nie widzi, co my chcieliśmy robić w ogóle taką tutaj, ale i tak zabijamy. I jeszcze udało się jemu przeżyć, więc spoko. Możemy spróbować przeciąć jakoś Zerata na powrocie. Nielikolwiek tutaj, dobra. O kurde! On tu zostaje nawet. Jeszcze bez flesza jest. Ucieka w tą stronę, gdy już nazwani Vi. Raczej powinniśmy zabić jednego i drugiego właśnie. Nie mają aż na tyle damage'a, żeby mnie zabić. Chociaż i tak nie było aż tak daleko. Kupię sobie jakiś lifesteal. Właśnie ten shield byłby spoko. I zagramy teraz pod smoka, pod nasza drużyna średnio chce pograć. Więc zagramy pod tą duszę, która jest mega fajna i przyjemna. I znowu to samo, musimy być dużo wcześniej na smoku i zająć jakąś pozycję. Tylko teraz ich jeszcze pchną mida. Gora robią dżunglę, to ja pchnę mida w takim razie. Żeby widzieć, czy przeciwnicy schodzą z wave'a, którędy wchodzą. Lub po prostu, żeby nic nie wzięli, jeśli przegramy walkę. To może i Shari, no właśnie. Może wyjemy ją. Więc bardzo fajnie udaje się pokazać w
tej gierce jak grać bez setupu żadnego. Można od razu jeszcze na szoro zrobić sobie. O, przeciwnicy poddali, więc źli. I fajna gierka, myślę, do następnego i pozdrow.